A więc ci mam ludzi, ja jestem Rain, a ze mną jest? Halo, dzień dobry. Anting, no i dzisiaj będziemy grali w Sound Space'a, taką grę, coś podobnego do Beat Sabera, nie wiem. Może ktoś z was zna. No i jeszcze tutaj zapraszam Antinka. Zobaczycie, o co chodzi ogólnie w tej grze. Startujemy. Tak. Myślę, że gra jest bardzo ciekawa. No. Dobra. Musicie bardzo najeżdżać, nie musicie klikać na kwadraty. Musicie najeżdżać sobie. Nie trzeba klikać. No. Nie trzeba klikać. Najeżdżacie sobie na kwadraty i zdobywacie tak punkty. Jak ominiacie jakiś kwadrat, to wtedy bardzo tracicie punkt. No i nie macie już na przykład 100%, tylko 99%. Przejście levela, to jest ogólnie poziom easy, za chwilę możemy pójść sobie na trudniejszy poziomek. Dobra. Jak tam ci idzie, Anting, ogólnie? Dobrze. No. Ogólnie chcę coś powiedzieć, ogólnie ta gra jest dość fajna, to ćwiczenie sobie aima. Bo, czy to przydaje na przykład do gier typu Fortnite? Bo po prostu, no refleks jest, tak. Polecam tą grę dla wszystkich osób, którzy lubią na przykład zręcznościówki jakieś. No. I ogólnie to jest fajna gra, żeby się chilloutować. Mega. I to sobie właśnie rozdawaczkę ciśniemy. Ogólnie... Sobie, że tak czasem mogę coś nie gadać, ale no trzeba się skupić przy tej grze. No. Ogólnie w tej będziesz musiał chyba trochę jakby audio, trochę tak wiesz, tutaj zedytować. Czemu? Bo nie wiem, czy prawa autorskie. Znaczy nie, ogólnie nie ma dźwięku z Robloxa. A dobra. W ogóle to jest... Chyba nie ma dźwięku z Robloxa. Mam nadzieję. Ogólnie ja ominąłam jedno niestety. No wiem, no bo teraz się zagadałem cię. Trzeba się skupić. U mnie ta gra się może też pojawi. U mnie może się nawet będzie pojawiła dość często. No, mnie taki jeden odcinek, że z Robloxa wystarczy na tą grę. No. A właśnie, ale z tej gry ogólnie może być... No jak to się nazywało? Teleturniej? Znaczy, jaki turniej po prostu. No, tak najmęd. No, weź coś tam wybierz sobie. Wezmę coś trudniejszego. Pokażę wam trudniejszy poziom. Weźmy sobie Faded Alana Walkera. Dobra. Zobaczmy. O. Halo, chwila. Jestem. Dobra. Ja by nigdy nie grałam w Faded. Ja ogólnie grałam. Jest w jednym momencie ciężkie. Bo jest w jednym momencie takie trochę jak to Logik. Ja jedno zmisowałem. Skup się. To jest całkiem szybkie w ogóle. To nie wiem, co to będzie. Jak na razie... No dobra, pierwszy, drugi, trzeci... Jezus! Ja trochę mi coś zrobiłem. Przegrałam już. Czekaj. No i coś... Mogę wyjść, jak chcesz? Nie, nie musi wychodzić. Dobra. Nie idzie, ci idzie całkiem. No! Czekaj. Ale to jest trójka, muzyczka. No. Czy Deflon już był? Nie. O, będzie Deflon. Nie, nie ma. Boże. Będzie chyba za chwilę. O! To jest dropik. Łez, szedł. Myślę, że będzie coś bardziej ekscytującego. I tak nie Beat Saber jest na VR. Tak, ale przez to jest łatwiejsze, bo tutaj trzeba jakby delikatnymi ruchami, a tam musisz machać sobie wiesz, takimi mieczykami. No. Jak ktoś wie, o co chodzi, no to dobrze. To chwilę jeszcze zaprezentujemy najtrudniejszą piosenkę. Tak, najtrudniejsza. A w sumie jak to się nazywa? Nawet nie wiem. Nie, chyba jest na ostatniej stronie. Znaczy, ona jest, muszę to zapisać.
Ale widzę, że tutaj jakby to nie jest cały fejnet. Bo jest ogólnie chyba samo trwa 3 ileś. I tutaj jest po prostu cięte. Byłem do niektórych trzeba być na grupach, a więc. Dobra. Jest poziom logiczny. Pokażemy poziom logiczny teraz. Co? To nie trzeba wyjść na grupę. Trzeba by kupić tutaj VIP-a. Właśnie to patrzyłem. Jak na razie niby taki prosty za poziom logiczny, nie? Dobra, nie tak też poziom patrz. Widzisz jakie ciężkie kwadraty. W ogóle możecie napisać jakie muzyczki tutaj przeszliście. No, w sumie jest. Ja spróbuję to przejść. Ktoś mi spektator. O! To już dla niej chyba twój widz. Już mi... Kurde, jedno zmisowałem. Jeszcze? Nie, ale... Poziom logik to powinien być taki na logikę. No i... No, ogólnie widzę już problem. Sobie DPI nie zmieniłem. Co? Ja mam dość dużo. Nie, bo ja sobie ogólnie zawsze na DPI najmniejszym cisnę. A w sumie nie wiem, czy tu może... Ej, a może właśnie to jest przynajmniej duże DPI. No, przegrałem. Jeden moment jest dla mnie trochę trudny. Czyli bardzo dobrze idzie ending. Mam jak razie 7 minut nagrania prawie. Za dużo było, o Boże. No. No i przegrałeś. Dobra, to jeszcze przejdziemy z jeden level, no i będziemy kończyć ten odcinek. To? Tak, dla zaprezentowania to myślę, że wystarczy. Weźmy Sao. O, Sao. Ja w ogóle myślałem, że to jest sad, ale... Serio? Tak. Cicho, wcale mi się nie zrobiłem już. Ja jeszcze nie. Trzech, cicho. Fajna jest ta muzyczka. Albo nie będę nucił, bo jeszcze... Daj. Jeszcze ja mam dopiero jednego mista. Nie, powiedziałam to zupełnie za chwilę, będę mieć 156 misów. No możesz nawet mieć, bo to jest 227. Pewnie. Nie, 267. O kilka więcej, mam jeszcze 3 misy. Mam 4. Więc... Ja też mam 4. A i tego masz więcej, ciekawe. 5, 6. Nie, ale ty powiesz sobie. No ale przy tej piosence już trzeba się skupić całkiem nieźle. No, ja ją 4 godziny maksymalnie. 5, 6, ja. Znaczy niby to presja nagrywającego jest. O nie, w ogóle ja pamiętam akcję na ten... Na Wind Battle z ludziem aniołki są. Dobra. Przegrałem. Poszło. A nie, wygrałem. No. Ciekawe. No dobra, no to myślę, że będziemy kończyć ten odcinek. Ja się z wami żegnam. Ja jestem Ryan. Na razie. Cześć.